O Jezusie, Matko Boska Przenajświętsza. Tak wyczerpującej sesji jeszcze nie miałem, ale do kogo to obchodzi, jedziemy z tematem. Mogę tylko powiedzieć, że no, przerwa była, sorry. Ale tak to w życiu bywa. W historyce okładkowej widzimy członków MADS, a w zasadzie ich wersję z przeszłości, więc nic ciekawego. Może w końcu ta historyjka znowu się rozkręci, jak przy Piratach Czarnobrodego. No dobra, ale rozdział 1072 otwieramy od Bani, która zostawiła pułapkę na Vegapunka w stylu małego, płaczącego dziecka. Ten oczywiście się na to nabrał. IQ 300. I generalnie po krótkiej konfrontacji zmieniła Vegapunka w dziecko. Nic ciekawego, ale warto zaznaczyć, iż Bonnie pierwszy raz w serii użyła imiennych ataków. Tłumaczona w międzyczasie jest jej moc, że nie działa ona na stałe, w sumie logiczne, gdyż wtedy jej owoc byłby zbyt potężny, ale to też tłumaczy, czemu marynarka tak bardzo chce ją pojmać. Co by nie mówić, jej umiejętność jest bardzo silna, bo potrafi zneutralizować silnych przeciwników na dłuższą chwilę, więc w takich okolicznościach, gdyby zmienić takiego Kaido w Bobaska, to łatwo go zabić. No ale różowa włosa dopytuje naukowca, czemu zrobił z Kumy warzywo, lecz ten dalej nie chce powiedzieć. W tym samym czasie Kuma wspina się po Redline. Nie trafił tam jednak przypadkowo, jak mówiłem, sorry. I marynarka pakuje w niego wszystko, co ma. Biedny chłop, ile wycierpiał w tej mandze. Swoją drogą wspina się na sam szczyt, niczym starożytny robot, o którym mówił Vegapunk wiele rozdziałów temu. Natomiast Vegapunk tłumaczy Bonnie, że Kuma nie chciałby ona się czegokolwiek dowiedziała oraz obiecał Kumie, że nie zdradzi żadnego sekretu. Jednak Bonnie naciska na swoje i coś słyszy. Tak to przynajmniej wygląda na panelach. Idzie zobaczyć w stronę pewnego pomieszczenia, z którego dobywa się dźwięk. Vegapunk próbuje ją powstrzymać, ale bezskutecznie. Ta wchodzi do owego pokoju i widzi wielką kulę stworzoną przez Kumę. Przypomina tą samą, w którą Zoro musiał wejść na Thriller Bark. No i mamy retrosy Kumy z Vegapunkiem. Naukowiec wspomina, że ktoś z East Blue udowodnił, że osoba, która umrze, traci 21 gramów swojego ciała, co potwierdza istnienie duszy. Halo, owoc Big Mom i Brooka, tak tylko przypomnę. Lecz Kuma zaczyna rozmowę o swojej mocy, że potrafi ona chwycić nie tylko rzeczy materialne, na przykład ból, i dać temu bólowi formę fizyczną. Były władca Musz tutaj dodaje również, że skoro ból jest związany z układem nerwowym, to pochwycenie takich rzeczy jak wyobraźnia czy wspomnienia też powinny być w jego zasięgu. Vegapunk tutaj odpiera, że chciałby zobaczyć wspomnienia Kumy dzięki tej mocy, ale ten odpowiada, że to bardzo osobista prośba. Naukowiec jednak dalej błaga i pewnie się tam dogadali. I wracamy do teraźniejszości. Naukowiec tam prosi Bonnie, żeby nie dotykała tej kuli, bo tam jest ból, zapewne to kłamstwo. Ona odpiera, że zna swojego ojca i domyśla się, że to są raczej jego wspomnienia. Jak widzimy, Kuma dalej jest ostrzeliwany oraz wracamy do ekipy Luffy'ego, którzy zauważyli, iż Lucci zbliżył się do ich statku. Sanji nie cieszy się z tego powodu, bo Brook i Zoro tam zostali. Słomiani mówią, że ta dwójka jest skazana na walkę 2 na 3, aczkolwiek Shaka ich poprawia, że zapomnieli o Serafinach. Następnie Lucci ze Stussy coś tam gadają, nic ważnego. Ważne jest to, że znowu mamy przypomnienie o hierarchii władzy u Serafinów. W tym to, iż Vegapunki stoją ponad agentami rządu, a nad nimi Gorosei. Dlatego Vegapunki zmierzają na pole bitwy w celu przejęcia nad nimi kontroli. Kolejno Sanji zarzucił żartem, że Zoro może nie dożyć odkrycia One Piece'a, a Nami go ustawia do pionu. Także powracamy do Zoro i Brooka. Zoro kojarzy Kaku, pamięta go. Glon każe Brookowi bronić statku, a sam planuje walczyć z Kaku jeden na jednego. Ten oczywiście ma przebudzenie. Kolejna postać z przebudzonym owocem, czemu nie? W tym samym czasie Lucci wydaje rozkaz Serafinom, by niszczyły laboratorium. Wykonują ten rozkaz, Shaka się tym przeraził. No i na koniec rozdziału okazuje się, że tajemniczym wsparciem
megapanków była Stussy, która jest klonem pani Buckin, byłej członkini Mats i piratów Froxa, a obecnie matka Weevila. Stussy w tajemniczych okolicznościach posyła Kaku na deski. Swoją drogą ma kły oraz skrzydła, czyżby owoc wampira? No i pyta Luciego, czy chce do niego dołączyć. Pierwsza połowa rozdziału wręcz bardzo nudna, ale potem się rozkręciło. No i genialny plot twist na koniec, którego się nie spodziewałem. Ocena rozdziału takie 7 na 10, coś takiego. Następny rozdział otwieramy tam, gdzie poprzedni. Kaku znokautowany, Lucci nie ogarnia, co się dzieje, więc atakuje Stussy, lecz przy pomocy kamieniu, czy kamienia morskiego w szmince zostaje osłabiony, a potem znokautowany za pomocą ugryzienia. Stussy ładnie go skwitowała, że próbując zabić wszystkiego, czego nie rozumie. Wręcz idealnie oddała całą jego postać. A ta szminka to mi się w ogóle kojarzy z tymi odlotowymi agentkami. No dobra, ale tego. Stussy mówi, że musiała obydwóch podejść taktycznie, ponieważ w bezpośrednim pojedynku byliby zbyt silni do pokonania. Zoro oraz Brook nie ogarniają, co się stało. Stussy wyciąga ślimakofon i rozmawia z Vegapunkami, a oni dobrze wiedzą, o co chodzi. Shaka tłumaczy, że Stussy to ich długoletni agent w strukturach rządu oraz jej dziękuję za wykonanie zadania. Zoro natomiast mówi do Brooka, że trzeba powstrzymać Serafiny. Brook dodaje, iż wyglądają one znajomo, z czym Zoro się zgadza. A potem Vegapunki w końcu docierają na pole bitwy i Serafin Mihawka atakuje Lilith, lecz Zoro go blokuje. A kolejno Edison za pomocą swoich rozkazów stopuje Serafiny. Zoro zauważa, że się uspokoiły, potem pyta, czym są, no ale zostaje zignorowany. Shaka rozmawia ze Stussy o obecnych wydarzeniach i pragnie, by płynęła z nimi na statku słabianych. Kolejny na kawa do załogi. Tymczasem Luffy szuka Bonnie. Jednakże my przeskakujemy do wioski Białobrodego. Warto jednak zaznaczyć, że lektor wspomniał, że prawdziwe ciało Vegapunka zaginęło. Pewnie Bonnie go porwała albo coś takiego. A tego, dobra. Marco rozmawia tutaj z dziećmi z wioski Białobrodego na temat tego, że gdy go tu nie było, pojawili się chciwi marynarze, którzy chcieli obrabować wioskę ze skarbu Białobrodego, którzy im jednocześnie grozili, że tam zrobią im złe rzeczy. Nie wiem, ciachną mieczem w nogę. Ale Weevil uratował ich przed nimi. Jej! Marynarze uciekli, bojąc się byłego władcy mórz. Wezwali niestety wsparcie. Dzieciaki natomiast cieszą się, czy tam raczej cieszyły się z postawy Weevila, bo gdyby nie on, to wioska mogłaby być zrównana z ziemią. Marco także jest z tego zadowolony. Jednakże pojawia się Buckin. Dodaje, że z przybyłym wsparciem zjawił się Green Bull, który pokonał Weevila i go porwał. Jak mówiłem wcześniej w tym filmie, mamy drugi raz potwierdzone, że Buckin należała do Roxów oraz organizacji Mats. Z ciekawszych rzeczy to Marco dalej nie wierzy, że Białobrody jest ojcem Weevila, ale Buckin go przekonuje, że istnieje człowiek mogący potwierdzić ojcostwo Białego. Ma na myśli Vegapunka. Dla mnie Weevil to pewnie klon staruszka i tyle. Rozdział kończymy tym, że Kizaru parzy dla kogoś herbatę. Pada pytanie, czy nie jest ona zatruta, lecz on potwierdza, iż nie. Kizaru pyta tajemniczej postaci, czy spotkał Vegapunka kiedyś wcześniej. On odpiera, że tak, dawno temu. Dodając, iż to, co aktualnie się z nim dzieje, jest rozczarowujące. Tajemniczą postacią okazuje się jeden z Gorosei i po 20 latach wreszcie poznajemy imię choć jednego z nich. Nazywa się Saturn. Co tu się dzieje? Dlaczego jeden z Gorosei osobiście wyruszył? Matko Boska, fantastyczny rozdział, 8 na 10. I naprawdę, Egghead to coś wspaniałego. Oda, kocham cię. No co mogę powiedzieć w przemyśleniach? Po pierwsze, plot twist ze Stussy genialny. Niby gdzieś się kręciła cały czas w tle, a tutaj nagle wyszła kolejna zdrada w One Piece, gdzie na Wano było jej mnóstwo.
słowa Dofiego, kto kogo zdradzi, faktycznie się sprawdzają. Jednocześnie bardzo sprawnie i wiarygodnie poszła eliminacja Luciego oraz Kaku z aktualnych wydarzeń. Tutaj mega propsy dla Ody. Nie został naruszony ich power level, że tak to nazwijmy. Nie zostali słabo pokazani. I przechodzimy do ciekawszych rzeczy jak klony. Myślę, że Weevil oraz Tashigi to już raczej na pewno można w ciemno założyć, że zostali sklonowani. Tylko warto mieć na względzie to, że tylko Vegapunk potrafi zrobić perfekcyjne kopie w sensie ogólnym, ponieważ on sam nawet podkreślał swoją wyższość nad takim Caesarem chociażby w tych kwestiach. Więc to by tłumaczyło, czemu Weevil wygląda jak pokraka, ponieważ nie jest dokładnym odzwierciedleniem Białobrodego. To samo na przykład Tashigi i jej ślepota. Oraz to, dlaczego musi nosić okulary, nie jest perfekcyjnym klonem. Taka jest przynajmniej moja teoria. Mam tylko nadzieję, że kopiowanie nie stanie się czymś w stylu Edo Tensei, które będzie przywracać postacie do życia po kolei. Trzecim tematem będzie Saturn. Jeden z Gorosei nazywa się jak planeta, a Luffy odnosi się przecież do Słońca jako Sun God. Jezus, ile tutaj symboliki, nie ogarniam. To za dużo. Ale dobra, zakładając, że reszta Gorosei też odnosi się do planet oraz dodać do tego starożytne bronie i Luffy'ego, to mamy cały układ planetarny. Naprawdę, coraz więcej poszlak wskazuje, że obecni potomkowie 20 rodzin albo pochodzili z kosmosu, albo są uzurpatorami podających się za takich. W końcu to światowy rząd zniszczył starożytne królestwo. A tak w ogóle nazwisko Saturna może, podkreślam, może się odnosić do John Jaya, pierwszego szefa Departamentu Sprawiedliwości w USA, a także jednego z ojców założycieli tego kraju. Idąc dalej, znakiem zodiaku Saturna jest wodnik, a wodnik trzyma w dłoni kij niczym nasz staruszek, a w Biblii Mojżesz rozdzieli przy pomocy kija morze. Więc śmiem przypuszczać, że Saturn może mieć jakieś moce powiązane z wodą. Jako ciekawostkę można dodać, że Gorosei, czyli piątka starszych, może nawiązywać do inspirowanych mitologią chińską Wufang Shandi. Nie wiem, jak to się wymawia, więc nie zabijcie mnie. Czyli piątka najważniejszych bóstw regionów, które są manifestacją najwyższego boga niebios Tian. Jak ktoś zna chińską mitologię, to może mnie poprawić, jak się gdzieś pomyliłem. Idąc dalej, to symbolem Cesarstwa Rzymskiego był orzeł. I czyżby im sama, dlatego miałby mieć oczy jak orzeł, jako symbol roztaczającej władzy Wielkiego Cesarstwa? Coś w tym stylu? I co tutaj dalej? A wiecie, że Karol Marx oraz Albert Einstein mogą się spotkać? Oczywiście tutaj wiele zależy od Ody, ale no, podobieństwo obu panów jest nadto uderzające. Chyba zrobię potężny spin-off o całej symbolice w One Piece, bo idzie się powoli pogubić we wszystkim. Nie wiem, jak Oda to ogarnia. A ostatnim tematem będzie heliocentryzm oraz geocentryzm. To pierwsze to jest to, co Kopernik ogarnął, że wszystko kręci się wokół Słońca, a w geocentryzmie sądzono, iż wszystko kręci się wokół Ziemi, czyli naszej planety. Przed Kopernikiem chyba nawet to Galileusz pierwszy ogarnął, że heliocentryzm jest prawidłowy? Palicho. I co do tego ma One Piece? Otóż Sun Godnika został ponoć wymazany z kart historii i teraz w aktualnej fabule jest odkrywany na nowo. I tak samo jak odkrycia kopernikańskie nie były rękę kościołowi, tak działalność Luffy'ego oraz jego owoc nie są na rękę światowemu rządu. Plus Luffy to Sun God, czyli odnosi się bezpośrednio do Słońca, a Słońce daje życie i tak dalej. Często pojawia się w reklamach na przykład w kontekście uśmiechających się dzieci, ludzi itp. Więc Gumiak daje wszystkim uśmiechy, a w geocentryzmie pośrodku wszystkiego jest Ziemia, a pałac Gorosei nazywa się Pangea, a Pangea to był kiedyś super jeden wielki kontynent, więc najważniejsza jest tutaj tylko Ziemia, czyli w tym przypadku światowy rząd, a inni się nie liczą. Wiecie, takie egoistyczne podejście. Dajcie znać, co o tym sądzicie. I jeszcze dodam, że skoro owoce to wytwór ludzkich pragnień, to może Joy Boy w przeszłości został wymazany, ponieważ
skoro posiada moc wpływu na rzeczywistość, to po prostu urzeczywistnił wyobrażenia ludzkie odnośnie różnych mocy w postaci owoców. To się nie spodobało imowi z jakiegoś powodu i rzucił klątwę na wszystkich użytkowników, czy raczej na same owoce. A z samym Sangodem rozpoczął wojnę, którą niestety wygrał. Z taką myślą was zostawiam, ja byłem Kapelusznik i do zobaczenia w następnych materiałach.